Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Drugi dzisiejszy pojedynek zawodów Grand Prix Polski w bilard Brześć-Słomka-Ptesiowa z Bałtyckiego Centrum Bilardowego w Kętrzynie. Witam Państwa, Grzegorz Kędzielski. Tak jak wcześniej wspomniałem, drugi mecz dzisiejszego dnia. Tym razem myślę, że bardzo ciekawy pojedynek, choć ten wcześniejszy też poziom mógł zadowolić najbardziej wybranych sympatyków sportu bilardowego, a teraz przed nami były mistrz Polski Wojciech Trajdos z Konsalnetu Warszawa oraz medalista mistrzostw Polski, mistrz Polski drużynowy Piotr Gostowski, zawodnik klubu Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki. Gramy do 6 wygranych partii, w dziewiątkę oczywiście naprzemiennym rozbiciem. Prowadzone są te rozgrywki, no i jako pierwszy będzie rozbijał Piotr Gostowski. Ładne rozbicie. Jedna z bil wpadła do łuzy. Zobaczmy jeszcze raz powtóreczkę. No, problemem jest to, że nie ma pozycji chyba do wbicia bezpośrednio jedynki. Będzie zmuszony do gry kombinacyjnej teraz Piotr Gostowski. Oj, spora pomyłka tutaj zawodnika z Tomaszowa Mazowieckiego, naszego doktora bilardowego. No i Polish Express, bo tak nazywany był i jest cały czas w świecie bilardowym w Europie, Wojciech Trajdos rozpoczyna swoją szybką akcję wbijania bil. Mogę nie nadążyć z komentowaniem tego, co będzie działo się na stole, jeżeli cały czas przy nim będzie znajdował się Wojciech Trajdos. Wszyscy, którzy znają choć trochę sport bilardowy w Polsce, wiedzą, że to jeden z najszybciej grających zawodników nie tylko w kraju, ale również w Europie czy też na świecie. Ma na swoim koncie największy sukces, to zwycięstwo. Jako pierwszy Polak zwyciężył w zawodach Pucharu Europy Eurotour. Choć teraz chyba tam jakiś kick był, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy jeszcze raz powtórce. No z tego ujęcia nie widać dokładnie, ale biorąc pod uwagę zachowanie Wojtka Trajdosa, takie można odnieść wrażenie, że tam gdzieś albo ześlizgnęła się bila, albo gdzieś skikowała. No, ale Piotr Gostowski, mimo tego, że jest matematykiem, fizykiem po części też, to tą siłą się nie wykazał chyba dokładnie, taką jaka była potrzebna do tego, aby wystawić białą na siódemkę. Zobaczymy, jak teraz poradzi sobie z zagraniem od bandy albo z odstawną. O, ładnie, ładnie, precyzyjnie teraz zagrał Piotrek. No, te zdolności matematyczne przydały się w tym momencie zdecydowanie. Ósemka do środka. Dobra pozycja do bili numer 9. Nie ma co narzekać, panie Piotrze. Dziewięć ląduje w buzie i prowadzenie Piotra Gostowskiego 1-0. No i jakiś fajny widok przed nami, znaczy nie przed Państwem, przede mną przynajmniej. Przemknęła mi tu Ewa Bąk. A tymczasem Wojciu tutaj dostał, skrupulatnie ustawia te bile do rozbicia, bo to on teraz będzie pewnie potężnym uderzeniem próbował jakąkolwiek bilę wbić z rozbicia i kontynuować swoje podejście. Całkiem nieźle to wygląda, a mnie pogorszył się widok. Wcześniej mówiłem, że Ewa Bąk tutaj przemknęła, teraz Tomasz Kapłan zepsuł całe widowisko. No tak to bywa już niestety. Świat nie jest uczciwy dla wszystkich i równy. Ale uśmiechnięty Tomasz Kapłan szykuje się do swojego kolejnego pojedynku tutaj. Będzie obserwował też to, co dzieje się na stole telewizyjnym. No, dodam bowiem Państwu dla informacji fakt, że tutaj naprawdę
zarówno w dniu wczorajszym, jak dzisiaj od samego rana sporo osób śledzi to, co dzieje się na stole bilardowym. Nie tylko telewizyjnym, ale wszystkich tutaj znajdujących się w Bałtyckim Centrum Bilardowym w Kętrzynie. A tymczasem błąd tutaj Wojtka Tajdosa, a nawet nie chodzi o bicie dwójki, chodzi o pozycję, jaką wypracował sobie po wbiciu pierwszej bili. Oj, 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 oj. To chyba nie był najtrudniejszy strzał, ale błąd spory. No zdecydowanie tutaj nie ma mowy o jakimś zejściu bili czy czymś, że ona dziś skręciła po prostu błąd Piotra Ostrowskiego. Teraz safe w wykonaniu zwycięzcy zawodów Puchara Europy. On wygrał w zawodach, w których brało udział Wojciech Tajdos, oczywiście ponad 250 osób. Chyba największe w historii zawodów Puchara Europy rozegrane w Czechach. O ile dobrze pamiętam, 7 albo 8 lat temu. Już troszeczkę wody upłynęło od tego czasu, kiedy Wojtek święcił swoje największe sukcesy. Również tego roku stanął na podium Mistrzostw Polski. A teraz po krótkiej przerwie wrócił do gry. No i w zeszłym roku, przypomnijmy, z zespołem Consolnetu Warszawa wywalczył tytuł drużynowego mistrza Polski. No a tutaj mnożą nam się błędy. Mieliśmy nadzieję na to, że będzie to szybki, bardzo ciekawy pojedynek, a to na razie błąd za błędem. Choć tak jak mówiłem, jeżeli Wojtek tylko znajdzie swoje tempo, no to możemy się spodziewać szybkiego zakończenia każdej partii. O, troszeczkę? Nie, nie jest źle. Dziewiątka na remis. Tak jest. Mamy remis 1-1. Wracamy po krótkiej przerwie. Dwie partie za nami po 8 minutach pojedynku między Piotrem Ostrowskim i Wojtkiem Tajdosem. Remis 1-1. Spóźnił nam się troszeczkę realizator teraz powtórką. No ale to nic nie zmieniło na stole. Jedna z bil znalazła drogę do łzy. Niemniej jednak pozycji do zagrania tej pierwszej jedynki nie ma Piotr Ostrowski i co? Będzie ryzykował zagrywanie jednak, nie będzie się bawił w pusza. Tutaj tak jest. Albo gra odstawną, albo wbija. Chyba raczej na odstawną to wygląda. Nie, próba wbicia to była. Nieudana. Czy na tyle szczęśliwa, że ta biała stanie za siódemką? Tak jest chyba. Przynajmniej tak to wygląda z tego ujęcia kamery, jak jest w rzeczywistości. No to wie tylko Wojtek i Piotr, bo tak jak już to niejednokrotnie wspominałem, to co na ekranach to niekoniecznie jest to samo co na stole. Pewne przekłamania zawsze gdzieś wychodzą, no a Wojtek zaczął się rozpędzać. Więc on sobie wbija. Ja przypomnę Państwu o informacji bardzo ważnej, myślę, dla sportu bilardowego, nie tylko tego w kraju, ale w Europie i na świecie, że wciąż trwają rozmowy właśnie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z organizatorami Olimpiady w Japonii nad tym, która z dyscyplin będzie dołączona do Igrzysk Olimpijskich. Jedną z nich, która walczy, jest właśnie bilard, a dokładnie rzecz biorąc trzy odmiany bilarda,
pól w kategorii mężczyzn i kobiet, odmiana 9 bil, karambol, 3 bandy oraz snooker. Jeżeli weszłaby, wszedłby bilet na salony Igrzysk Olimpijskich, to weszłaby na pewno dziewiątka w pólu i wszedłby karambol, czyli te odmiany, które właśnie dzisiaj są rozgrywane. Oj, oj, Wojciuk gdzieś wypchnął tą białą do przodu, szczęśliwie jednak została na stole. Zobaczmy to jeszcze raz po powtórce, ale nie stała na szczęście w linii i będzie mógł bez problemu grać dalej Wojtek Trajdos i dopisać sobie punkt na swoje konto. Bardzo ważna dla nas informacja już niedługo właśnie z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Kto wie, może spotykając się na kolejnych zawodach w maju, na zawodach Best of the East, będziemy mogli już świętować bycie sportem olimpijskim. No byłaby to niesamowita rzecz. Jak to wszystko zmienia? Nie od razu, żeby było jasne. Mamy pełną świadomość. Inne jest umocowanie prawne. W momencie, kiedy jest się z dyscypliną olimpijską, inne są możliwości i finansowań, szczególnie dla klubów. Przez środki Urzędu Miasta, środki Urzędu Marszałkowskiego jest to możliwość stypendiów sportowych dla zawodników właśnie nie tylko kadry narodowej, ale przede wszystkim właśnie dla zawodników reprezentujących kluby sportowe w miastach, wioskach. Pieniądze nawet nie dla centrali, ale właśnie głównie dla klubów w regionie. A tymczasem Wojciech Trajdus tutaj bardzo ofensywnie, z czego jest znane, rozpoczął tą partię, próba wbicia bardzo trudnej jedynki, nie uda na nieszczęście dla niego. No i przed szansą doktor Piotr Ostrowski, który na co dzień wykłada właśnie na Uniwersytecie w Łodzi. Co dokładnie nie pamiętam, ale będziecie mogli coś z matematyką na pewno, proszę mi wybaczyć. Mimo tego, że byłem przy tym, jak kręciliśmy z nim specjalny wywiad do naszego programu Bilard z Potem Wszystkich, prezentując właśnie ciekawe postacie grające w bilard. Ale tak jak wcześniej wspominałem, będziecie mogli Państwo zobaczyć dokładnie, gdzie studiuję już wkrótce. Prezentacja filmu szkoleniowego Bilard z Potem Wszystkich. Tam właśnie też filmiki z ciekawymi ludźmi. W tym m.in. z Piotrem Ostrowskim, choć już kilka miesięcy temu wywiad z nim został publikowany na kanale YouTube na stronie tvsports.pl. Można zobaczyć właśnie wywiad z Piotrem Ostrowskim, wywiad również z Leszkiem Blumczyńskim oraz z Edwardem Janaszkiem. Wkrótce kolejne wywiady z osobami, które właśnie grają w bilard i to nie tylko osobami pokroju zawodników, ale osobami publicznymi, biznesmenami, czy też doktorem obecnym przy stole właśnie Piotrem Ostrowskim. Piotr radzi sobie znakomicie, dosyć szybko, jak na Piotra rozgrywa swój pojedynek, chyba dostosował się do tempa Wojtka Trajdosa. I bilana remis, kolejny, drugi już w tym pojedynku. Tak jest, mamy 2-2. Jesteśmy ponownie na spotkaniu. Piotr Ostrowski, Wojciech Trajdos. Piąta partia tego meczu.
Ładne, naprawdę precyzyjne rozbicie Piotra Ostrowskiego. Dobra pozycja do zagrania pierwszej bili z numerem 1. Jedna, druga banda. Ojojoj, a już myślałem, że zawadzi właśnie o tą siódemkę, co skomplikowałoby na pewno dalszą grę Piotrowi. Tak jednak się nie zdało. Precyzyjna pozycja do bili numer 2. Lekko teraz zostawi tą białą przy bandzie, jak najbliżej, tak jest. Teraz ponownie lekkie zagranie pewnie zobaczymy w wykonaniu Piotra. No chyba, że zryzykuje gdzieś wyjścia właśnie na prawą stronę stołu. Zobaczymy, jaki wariant wybierze. Zawodnik klubu Duet Lipiński, Dachy Tomaszu Mazowieckiego, chyba tak. Będzie grał w górę, tak aby tą białą przerzucić na prawą część stołu i zagrywać brązową do lewej łuzy. A nawet chciał to mocniej zagrać, ale nie wiem, czy to... Oj. Właśnie, to było dosyć trudne i dosyć ryzykowne. Gdyby zagrał to dużo lżej, troszeczkę lżej tak naprawdę, to miałby idealną pozycję do zagrania tej brązowej bilidowej lewej z, tak? Będzie musiał szukać teraz pomocnika, korzystać z przedłużki do tego, aby bić dosyć, wydaje się, z tego ujęcia kamery trudną bilę numer 7. Musi się maksymalnie wyciągnąć teraz Piotr. O, obiła się tam gdzieś o kant, ale wpadła na szczęście Piotra ta bila. No i jest szansa na wyjście, na prowadzenie kolejne w tym pojedynku. Niemniej jednak strzał na nie należy do tych najłatwiejszych. Taki mały karny przed Piotrem. Ale nie myli się Piotr, tylko gdzie ta biała? Wędruje? Nie, nie do łzy. I Piotr wychodzi ponownie na prowadzenie, tym razem 3 do 2. Kolejne rozbicie należeć będzie teraz do Wojtka Trajdosa. A ja przypominam Państwu, że już za tydzień rozpoczynamy rozgrywki bilardowej Ekstraklasy. No, wspaniała uczta dla fanów sportu bilardowego w Kielcach przez 2 dni. Największe gwiazdy polskie, największe gwiazdy w Europie, jedni z lepszych zawodników na świecie. Rozegrane zostanie 8 pojedynków. Zaczynamy o 9 rano w sobotę. Kończymy około godziny 18-18.30 w niedzielę wieczorem. 4 spotkania bilardowej Ekstraklasy w nowej formule. Na początek pojedynek Beniaminków rozgrywek, czyli Frejma Łódź oraz Bieg Wulkanów Bilard Złotoryja. Później do walki o ligowe punkty staną 2 bardzo doświadczone zespoły. Mistrz Polski Lipiński Dachy, Duet Tomaszów Mazowiecki oraz medalista i wicemistrz Polski drużynowy Metal Fachel PSO Kółka. Oto tego pojedynek o 11.30, o 14.00 derby gospodarzy Nosan Kielce kontra Ido Ślubu PL Kielce. O godzinie 16.30 w ostatnim spotkaniu też myślę, że główni pretendenci do tytułu mistrzowskiego, również do medali, czyli RG Bieruń Folie DSB Lubin oraz Consalnet Warszawa. To program spotkań na sobotę, natomiast w niedzielę, zaraz o niedzieli powiem, bo Wojtek za 2 minuty skończył kolejną partię, mamy remis 3-3, co zdecydowanie nikogo nie dziwi. A w niedzielę natomiast na początek o 9.00 Metal Fachel PSO Kółka ponownie przy stole, tym razem rywalem zawodnicy ze Złotoryi. O 11.30 zadebiutuje w tegorocznych rozgrywkach były mistrz Polski, ale w całkiem innym składzie tak naprawdę, zespół HDS-u Poznań, a rywalem zawodnicy Frejma Łódź. O 14.00 ponownie gospodarze, tym razem zmierzą się z odwiecznym rywalem lipińskim, duet Tomaszu Mazowiecki. A o 16.30 na koniec dnia i na koniec tego zjazdu rozgrywek ligowych pojedynek współgospodarzy i do ślubu PL Kielce oraz RG Bieruń Folie DSB Lubin. Przypomnę, już za tydzień, sobota, niedziela,
rozgrywki bilardowe, ekstraklasy, wszystkie mecze transmitowane na żywo przez TV Sports.pl. Serdecznie, serdecznie wszystkich zapraszamy do śledzenia i do oglądania zmagań. A tymczasem tutaj dosyć ciekawa sytuacja na stole. Czy musiał właśnie takiego delikatnego sejfa zagrać, tylko czy nie za lekko? Chyba brakło, tak mi się wydaje. Tak jest, Wojciech Tajdos zabiera wilę do ręki. No i co, odliczamy. Jest 20 minut 35 sekund. Zobaczymy, w jakim czasie Wojtek skończy tą partię. Mały taki wyścig. 35, 45, 46. No, trochę tutaj przesunął. Czy nie za lekko? Oj, oj, oj. Zepsuł sobie trochę układ, a tak miało być tak szybko. Troszeczkę skomplikował sobie tutaj sytuację Wojtek. Ale to nie przeszkodziło mu w biciu kolejnej bili. I dziewiątka na czwarty punkt. Tak jest. 45 sekund dokładnie zajęło Wojciechowi Trajdosowi wbicie tych bil po faulu Piotra Ostrowskiego i to on prowadzi 4 do 3. No, tak jak mówiłem, szybki, ciekawy pojedynek, szczególnie w wykonaniu Wojtka Trajdosa, choć tak jak wcześniej wspominałem, Piotr Ostrowski dostosował się tak jakby do szybkości gry swego rywala. No i swój pojedynek skończył też Jan Niewęgłowski. Tak na okrągło, można powiedzieć, tak dosyć szybko, po 20 minutach. Młody zawodnik. Jeden z najlepszych juniorów w Europie. Pozbawił złudzeń naszego stałego, że tak powiem, bywalca tutaj za pulpitem sterowniczym. Pokonując go 6 do... No... Niech Państwo zgadną sami. To nie będzie, że tak powiem, pytanie konkursowe, ale dużo partii nie zdobył w tym pojedynku Jan Niewęgłowski. Ileż można przez 20 minut, tracąc 6 partii, zdobyć na swoje konto? No tak to bywa. Daniel Macioł był rywalem właśnie Jana Niewęgłowskiego. To szybko, dobrze, precyzyjnie grający zawodnik, więc skończył się pojedynek 0 do 6. Także Janek już niedługo tutaj wróci do Państwa. A tymczasem Piotr Ostrowski tutaj bierze się odrabiania strat, bo cały czas prowadził w tym pojedynku w wcześniejszej fazie, a teraz pierwsze prowadzenie w połowie spotkania trwającego jak na razie 22 minuty. Wojciech Trajdos, proszę. Oj, ładnie, 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 teraz naprawdę bardzo ładnie zagrał Piotrek Ostrowski, tutaj rozbił sobie ten układ szczęśliwie dla niego jeszcze ta biała znalazła pozycję do idealną wręcz do wbicia trójki i do przerzucenia sobie białej tam w górną część stołu, aby mieć dobrą pozycję do wbicia bil numer 5. Równie dobrze teraz zagrał Piotr, chociaż jakiś taki, czyżby to wszystko stało w jednej linii. Tak może się wydawać przynajmniej. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym uderzeniem zawodnik duetu. Zawodnik duetu Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki, Piotr Gostowski. Pamiętamy, tak to było 4 lata temu, kiedy to zwycięzcą rankingu Polski i zdobywcą samochodu osobowego został Radosław Babica. To był też najlepszy sezon w karierze właśnie Piotra Ostrowskiego, który do ostatniego dnia Mistrzostw Polski walczył jak lew, jak równy z Radosławem Babicą o prymat na krajowym podwórku. I pamiętam jak dziś pierwszy mecz ostatniego dnia, odmiana 8 bil, której kiedy spotkał się właśnie Piotr Ostrowski z Radosławem Babicą na lewej stronie tabeli, przegrali już wcześniej swoje pojedynki i decydowały się wówczas losy zwycięstwa rankingu Polski. Piotr, aby
Aby wygrać ten ranking polski, musiał po pierwsze pokonać Radosława Babicę, a później dojść aż do finału. A Radek Babica wystarczyło, że pokonał by wtedy Piotra Ostrowskiego i tak też się stało. Prawie bezbłędna gra wówczas Radosława Babicę dała mu zwycięstwo. No, a Piotr musiał zadowolić się drugim miejscem w rankingu Polskiego Związku Bilardowego w tamtym sezonie. Ostatecznie, przypomnę tylko już kontynuując ten wątek właśnie tamtych mistrzostw Polski, że tytuł mistrza Polski zdobył wówczas sensacyjnie. To chyba jedna z największych sensacji tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Dawid Jędrzejczak w finale pokonał wówczas Konrada Piekarskiego. No, nie wiem, kto poza samym chyba Dawidem obstawiał, że zdobędzie tytuł mistrza Polski, chociaż on też tak jakby miał obstawiać, a często różne rzeczy obstawia Dawid, to pewnie by zbyt dużo na swoje zwycięstwo nie postawił. Tak jednak się stało. Był mistrzem Polski 3 lata temu Dawid Jędrzejczak. Największa taka sensacja mistrzostw Polski. Jest tutaj przejście do tego, aby zagrać bilę numer 5. On zastanawia się długo teraz Piotr, jak znaleźć pozycję do bili numer 6, która jest tam u góry właśnie. Nie ryzykował gdzieś jakiegoś dziwnego zagrania. Po prostu wybił sobie troszeczkę do przodu białą bilę, taką mieć jak najlepszy kąt do wbicia szóstki. No tam praktycznie wystarczy ją wbić. Pozycja na kolejną bilę numer 7 stworzy się sama, jeżeli to można tak nazwać. Biała odbije się od jednej, może od dwóch bandy i wyjdzie na środek stołu. Raz, dwa. Tak jak mówiłem, byle nie za mocno też. No niestety, troszeczkę za mocno będzie musiał teraz skorzystać z górnej bandy Piotr Gostowski, aby przerzucić tą białą bilę tutaj na dolną część stołu. No i ma dwie opcje. Albo z dołem prawym po jednej, drugiej bandzie, albo właśnie w ten sposób po jednej, drugiej, trzeciej bandzie tutaj na dół po prawej stronie pozycjonować białą do bili numer 8. No i pytanie, czy znów troszeczkę nieszczęśliwie gdzieś ta biała stanęła w linii z czarną. Zobaczymy, na jaki strzał zdecyduje się tutaj zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego. Lekko nie ryzykował. Oj, 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 oj. Błąd, duży błąd. Może kosztować go nie tylko tą partię, ale wydaje się, że nawet może to kosztować porażkę w tym spotkaniu, bo za chwilę do rozbicia dojdzie Wojciech Trajdos, który teraz prowadzi 5 do 4. A teraz Wojciech Trajdos skrupulatnie tam ustawia trójkąt. Wojciech teraz szykuje się do mocnego rozbicia, pewnie, tak aby... Oj, no właśnie, to było zbyt mocne. Czy zbyt mocne może nie, ale niestety V po stronie Wojcia. Gdzieś ta biała wypadła poza stół. No i wciąż szansa przed Piotrkiem Ostrowskim. Jest to trudny układ. Tylko czy nie za mocno teraz? Nie. Idealnie tutaj do bili numer 4. Troszeczkę cofnie teraz, aby znaleźć dobrą pozycję do znajdującej się przy lewej górnej bandzie bili numer 5.
Teraz Piotr. Tak jest. Może zbyt w linii nawet. Stoi teraz piątka. A nie, ładnie odeszła tutaj biała do zielonej bili z numerem 6. No teraz nie wiem, czy dokładnie tak chciał Piotrek Ostrowski. Troszeczkę będzie musiał unieść kija do góry nad tą bandą. Tam konieczne będzie zagranie w dubli, tak aby cofnąć białą bilę. Ładnie to wykonał zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego. No i teraz sama się wystawi. Wystarczy tylko wbić, to łatwo tak powiedzieć, tą ósemkę. Ona powinna biała sama znaleźć pozycję do dziewiątki. Tak jest, można było teoretycznie trochę lżej, no ale nie przesadzajmy już, że na medalistę mistrzostw Polski, jednego z czołowych zawodników w kraju. To jest trudne uderzenie. Powinniśmy mieć 11 partię za chwileczkę. Tak jest, szanowni państwo, mamy remis 5-5. I ostatnie rozbicie, które należeć będzie, co bardzo istotne myślę w tym momencie, do będącego przy stole właśnie Piotrka Ostrowskiego, naszego doktora bilardzisty. minut zaledwie trwa ten pojedynek, a już 10 partii za nami. Takie mecze się i z przyjemnością ogląda, z przyjemnością dla państwa komentuję. Ostatnia partia tego niezwykle wyrównanego, ciekawego pojedynku. Zobaczmy, jak rozbicie wyjdzie Piotrowi. On ma handicap w postaci właśnie uderzenia otwierającego. Jedna z bil w buzie, jak z pozycją do jedynki. No, nie chcę zapeszać, nie chcę być z drugiej strony złym prorokiem dla Wojtka Tajrosa. Bo wygląda to dobrze, przynajmniej dla będącego przy stole Piotra. Nie, nic nie wpadło? A nie, przepraszam, przejmie, nie przeszły 3 bile poza część stołu, tą dolną. Bo obowiązuje tutaj zasada właśnie mocnego rozbicia. Nie wiem, który z zawodników to zauważył, czy Piotr, czy Wojtek. No to zapeszyłem troszeczkę. No to nie zwróciłem uwagi. No i jak przystało na Wojtka? Szybkie rozbijanie bil. 5. No chyba będziemy mieli za chwilę koniec spotkania. Chociaż jeszcze raz zwolnił troszeczkę Wojtek w tym pojedynku. Jeszcze od bandy korzystając tutaj pozycjonował na bilę numer 7. A już jest w buzie. Ósemka. Dziewiątka na mecz. Tak jest, szanowni państwo. Wojciech Tajros pokonuje Piotra Ostrowskiego 6-5 w bardzo fajnym, ciekawym pojedynku, a my widzimy się już za kilka minut na kolejnym spotkaniu.